Adzian Cia. Nie wierz po prostu nauczycielowi, gdy mówi, że owoc jest słodki i wyśmienity. Sprawdź to sam dla siebie, a wtedy skończą się wszelkie wątpliwości. Rozważna osoba obserwuje innych, ale robi to z mądrością, a nie z ignorancją. Jeżeli obserwuje z mądrością, to może się dużo nauczyć. Jeżeli jednak obserwuje z ignorancją, to znajduje tylko błędy. Nikt ani nic poza Twoim własnym zrozumieniem nie może Cię uczynić wolnym. Są ludzie, którzy rodzą się, umierają i ani raz nie są świadomi swojego oddechu, który wpływa i wypływa z ich ciał. Oto jak daleko żyją od samych siebie. Buddyzm jest religią serca. Tylko tyle. Kto rozwija serce, ten praktykuje buddyzm. Jeżeli umiemy uciszać umysł, to jest to największa pomoc dla świata. Gdy jesteś rozgniewany, to czujesz się dobrze czy źle? Jeżeli czujesz się wtedy źle, to dlaczego tego nie porzucisz? Dlaczego kłopoczesz się, utrzymując to? Jak możesz mówić, że jesteś mądry i inteligentny, jeśli trzymasz się takich rzeczy? Czasami nasz umysł może nawet wywołać kłótnię rodzinną lub sprawić, że będziesz płakać przez całą noc. A my wciąż stajemy się gniewni i cierpimy. Jeżeli widzisz cierpienie gniewu, to po prostu je porzuć. Jeżeli go nie porzucisz, to będzie ono powodować cierpienie bez końca, bez szansy na wytchnienie. Tak wygląda świat niezadowalającej egzystencji. Jeżeli znamy jego sposób bycia, możemy rozwiązać ten problem. Jeśli odpuścisz trochę, będziesz mieć trochę spokoju. Jeśli odpuścisz dużo, będziesz mieć dużo spokoju. Jeśli odpuścisz całkowicie, osiągniesz całkowity spokój. Teoria i praktyka. Pierwsza zna nazwę leczniczej rośliny, a druga ją znajduje i stosuje. To tak łatwe do zrozumienia. Tak proste i bezpośrednie. Gdy powstają przyjemne zjawiska, zrozum, że są puste. Gdy powstają nieprzyjemne zjawiska, zobacz, że nie są Twoje. One przemijają. Nie przywiązuj się do nich, jakby były Tobą lub jakbyś był ich właścicielem. Myślisz, że jakieś drzewo papai jest Twoje, więc dlaczego nie czujesz bólu, gdy zostaje ono ścięte? Jeżeli potrafisz to zrozumieć, to jest to prawdziwa ścieżka, prawdziwa nauka Buddy, nauka, która prowadzi do wolności. Szukanie spokoju jest jak szukanie żółwia z wąsami. Nie znajdziesz go. Lecz gdy twoje serce będzie na to gotowe, spokój sam będzie cię szukał. Są dwa rodzaje cierpienia. Cierpienie, które prowadzi do większego cierpienia oraz cierpienie, które prowadzi do końca cierpienia. Pierwsze jest bólem chwytania uciekających przyjemności i niechęci wobec nieprzyjemności, codzienną walką większości ludzi. Drugie jest cierpieniem, które przychodzi, kiedy pozwalasz sobie w pełni na poczucie ciągłej zmienności doświadczenia. Przyjemności, bólu, radości i gniewu, bez strachu i wycofywania się. Cierpienie naszego doświadczenia prowadzi do nieustraszoności i wewnętrznego spokoju. Spokój znajduje się wewnątrz, tam, gdzie znajduje się poruszenie i cierpienie. Nie znajdzie się go w lesie czy na szczycie wzgórza, ani nie dostanie się go od nauczyciela. Gdzie doświadczasz cierpienia, tam także możesz znaleźć wolność od cierpienia. Próba ucieczki od cierpienia jest w rzeczywistości biegiem ku niemu. Tylko jedną książkę warto czytać. Serce. Uczniowie są trudni do nauczania. Niektórzy wiedzą, ale nie przejmują się praktyką. Niektórzy nie wiedzą i nie próbują się dowiedzieć. Nie wiem, co z nimi robić. Dlaczego ludzie mają takie umysły? Bycie ignorantem nie jest dobre.
ale nawet jeżeli im mówię, to oni nadal mnie nie słuchają. Ludzie są pełni wątpliwości w swojej praktyce. Zawsze wątpią. Chcą dotrzeć do Nibany, ale nie chcą kroczyć ścieżką. To zastanawiające. Gdy mówię im, żeby medytowali, oni się obawiają, a jeżeli się nie obawiają, to zwyczajnie przysypiają. Przeważnie lubią robić rzeczy, których nie nauczam. To jest problem bycia nauczycielem. Wzmacnianie umysłu nie odbywa się przez wprawianie go w ruch, jak to ma miejsce przy wzmacnianiu ciała, ale przez skłonienie umysłu do zatrzymania się, przez skłonienie go do odpoczynku. Skąd pochodzi deszcz? Pochodzi z tej całej brudnej wody, która paruje z ziemi, takiej jak mocz czy woda, którą wylewasz po umyciu stóp. Czyż nie jest to cudowne, że niebo zbiera tę brudną wodę i zamienia ją w czystą? Twój umysł może działać podobnie, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Pamiętaj, że nie medytujesz, by coś dostać, lecz by to porzucić. Nie medytujemy pożądając, lecz odpuszczając. Jeżeli pragniesz czegoś, to nie znajdziesz tego. Jeżeli rozumiesz, że wszelkie zjawiska są nietrwałe, to wszystkie twoje myśli rozwiewają się stopniowo i nie potrzebujesz myśleć zbyt wiele. Gdy powstaje jakaś myśl, wszystko, czego potrzebujesz, to zauważyć. O, jeszcze jedna myśl. Tylko tyle. Gdy powstaje cierpienie, zrozum, że nie ma nikogo, kto by je przyjmował. Jeżeli będziesz myślał, że cierpienie jest twoje, że szczęście jest twoje, to nie będziesz mógł znaleźć spokoju. Jeżeli masz czas, żeby być świadomym, to masz czas, żeby medytować. Pożądanie i awersja jednakowo są cierpieniem z powodu pragnienia. Pragnienie jest cierpieniem i pragnienie odrzucenia jest cierpieniem. Nawet jeżeli dostajesz to, co chcesz, wciąż jest to cierpienie. Ponieważ mając to, żyjesz w strachu przed utratą. Jak zamierzasz żyć szczęśliwie w strachu? Gdy robisz coś niewłaściwego, nie ma miejsca, w którym mógłbyś się przed tym ukryć. Nawet jeśli inni cię nie widzą, to widzisz sam siebie. Nawet jeśli byś wszedł do głębokiej dziury, to sam się tam odnajdziesz. Nie ma możliwości, żebyś mógł działać niewłaściwie i ukryć to gdzieś. Dlaczego w ten sam sposób nie miałbyś widzieć też swojej czystości? Widzisz wszystko. Pokój, poruszenie, wolność, zniewolenie. Widzisz to wszystko sam dla siebie. Bez medytacji. Jesteś ślepy i głuchy. Nie jest łatwo widzieć Dhammę. Musisz medytować, by zobaczyć to, czego nigdy nie widziałeś. Czy można urodzić się nauczycielem? Nie. Najpierw trzeba studiować, żeby nim zostać. Cytryna jest kwaśna tylko dlatego, że jej spróbowałeś. Cokolwiek robimy, powinniśmy obserwować samych siebie. Czytanie książek niczego nas nie nauczy. Dni mijają, a my nie znamy samych siebie. Poznanie praktyki jest praktykowaniem wiedzy. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów, zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. A teraz zdecyduj, kogo wybierasz. Cytaty Ajahna Brahma czy cytaty Buddy.